Dobra, no to lecimy chyba. To też święty widzę. Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Dzisiaj jesteśmy ze specjalnym gościem. Moim gościem Dexterowski. Dexterowskiego możecie kojarzyć m.in. z TikToka oraz z YouTube'a. Nagrywa content rowerowy, rozwozi jedzenie w Krakowie. Poznaliśmy się tak naprawdę w taki sam sposób, no bo pracowaliśmy wcześniej razem na pyszne.pl. Od 2019? No jakoś tak myślę. Od 2019 chyba roku. No, później zrezygnowaliśmy razem z Pyszne w zasadzie w podobnym momencie. No i teraz sobie jeździmy na Glovo, na Wolcie. Jak można zauważyć. No, dzisiejszym tematem, jako że mój kanał jest muzyczny, możecie tam znaleźć właśnie różne filmiki odnośnie muzyki, jakieś newsy, recenzje, właśnie wywiady. Pogadamy sobie o muzyce. No. Także tak. Jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie z muzyką? Co pierwsze usłyszałeś gdzieś w latach młodzieńczych, nie? Gdybym miał tak wrócić w sumie pamięcią, to pierwszą styczność z muzyką, jaką miałem, to bardziej kojarzę to, bo jak byłem mały, to mieszkaliśmy w sumie w Wałczu, w zachodniopomorskim, w takim mieszkaniu, gdzie był tylko jeden taki duży salon i ojciec miał w sumie takiego fioła na punkcie słuchania głośno muzyki, tak jak ja teraz w sumie. I miał duże kolumny Altusy 140, bardzo, bardzo fajny sprzęt tak w ogóle. No i jak ojciec w sumie sobie tam popił, to ta muzyka głośno grała i pamiętam, że no, grał właśnie jakiś Depeche Mode, Scooter, coś tego typu. No i to było w sumie bardziej właśnie tak jak zagnoja pamiętam, nie? A potem jak ja po prostu już odkrywałem ten świat muzyki, że to mi się podoba, tamto mi się podoba. Już samemu, tak? Tak, że samemu. To bardziej tak myślę, że w gimnazjum, bo wtedy to jeszcze były czasy Sony Ericssonów, nie wiem czy ktoś pamięta. I miałem wtedy takiego Sony Ericssona C905 i się specjalnie sterowniki ściągało, żeby lepiej na słuchawkach grało i tak dalej. No i ja wtedy pamiętam, że jak zobaczyłem, że są słuchawki do telefonu i jak one fajnie grają, to ja już bez słuchawek w ogóle kompletnie się nie ruszałem. I wtedy odkryłem takie swoje właśnie, to znaczy no bazowałem na tym, co właśnie za dzieciaka tam poznawałem, no to czyli no, słuchałem właśnie tam jakiegoś Scootera, piosenki typu właśnie Jador Hardcore, to nie pamiętam w ogóle jaka to była data, ale to chyba, no nie wiem, ale do tej pory chyba te nuty są takie dosyć popularne jego, no takie hity bardziej, nie? I potem już po swojemu odkryłem muzykę taką właśnie drum and bass, głównie właśnie Pendulum, bo to chyba jest topka, jeżeli chodzi o ten styl muzyki, The Chemist. No i tam potem jeszcze odkryłem właśnie też troszeczkę później taki zespół, który nazywa się Feeder, jest to chyba alternative rock albo po prostu rock. No i ten Feeder został ze mną do dnia dzisiejszego, bo jest to po prostu mój ulubiony zespół rockowy, jakby nie było, nie? Feeder, tak? Feeder, tak. Okej, okay. Czyli u Ciebie bardziej takie cięższe brzmienia można usłyszeć? Tak, no wtedy właśnie w tych czasach gimnazjum to tak. W ogóle ja bym się nazwał, że ja jestem takim trochę sezonowcem, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, bo nie wiem, czy ktoś tak ma, tak jak ja. W lato na przykład właśnie, jak teraz mamy właśnie taki lipiec, sierpień czy coś takiego, to ja właśnie sobie słucham właśnie jakiegoś drum and bass i tak dalej, a jak przychodzi ta taka ponura aura, to się przesiadam na zupełnie inny styl muzyki, bo ja jestem osobą, która nie ma swojego jakiegoś ulubionego rodzaju muzyki czy coś w ten deseń, że głównie czegoś słucham, tylko no, ja słucham po prostu no, głównie wszystkiego, co mi po prostu wpadnie w ucho, nie? No to jest spoko opcja, no bo nie zamykasz się jakby na dany nurt czy dany gatunek, tylko sobie wybierasz to co ci pasuje i tak naprawdę słuchasz wszystkiego. No dokładnie tak, więc dlatego jak na przykład idę gdzieś do znajomych na jakąś imprezę czy coś takiego, no to jak ktoś tam puszcza jakąś muzykę, no to mi to kompletnie tam w ogóle nie przeszkadza i nie zamieniam się w jakiegoś turbo DJ-a, że weź to zmień, bo ja znam coś fajniejszego, nie? No to częsty problem właśnie na imprezach. No dobra, mówisz, że do czasów gimnazjum, liceum słuchałeś tego, a w późniejszym czasie jak to wyglądało? W późniejszym czasie to znaczy na przełomie właśnie jakiegoś gimnazjum, technikum i tak dalej, to znalazłem taki fajny gatunek muzyczny, który nazywa się hardstyle. I się tak trochę pochłonąłem w tym, no ten hardstyle się trochę rozbija, bo jest jumpstyle, jest bardziej taki ten pod taniec shuffle i tak dalej, nie? To są też takie trochę podgatunki już tak jakby, bo no to jest zupełnie inne brzmienie, jest zupełnie inny typ, ale dalej jest to jakby nie było hardstyle, nie? Jedno jest lżejsze, takie przyjemniejsze do słuchania, a drugie jest takie trochę ciężkie, taka napierdolka, nie? W ogóle no mi te dwa gatunki siadły, wtedy już w technikum to miałem prawko, miałem samochód i wiem jakie brzmienie powinno być na słuchawkach, miałem wtedy właśnie po ojcu te Altusy 140.
I właśnie no, sąsiedzi nie mieli dużo fajnych przeżyć ze mną, bo musieli słuchać tego, co ja jakby nie było. I jak miałem ten samochód, no to mówię, kurde, fajnie by było mieć takie brzmienie jak w chacie w aucie, nie? I wtedy też już zaczęła się przygoda ze wsadzaniem 1000-watowych subwooferów do samochodu, nie? No i wtedy, klimacik. No i wtedy właśnie też znalazłem potem, no pojawiły się jakieś dubstepy, właśnie jakieś takie po prostu rodzaje muzyki, które były z taką cięższą linią basową, jakby nie było, nie? Żeby coś tam wykrzesić tego subwoofera, nie? Żeby tam potrzęsło tymi szybami i tak dalej. Taka w sumie anegdota, to mogę powiedzieć, że jak włożyłem tą skrzynię do samochodu i tam ogarnąłem dobry wzmacniacz, to po paru dniach się zorientowałem, że muszę po prostu koła w samochodzie dokręcać, nie? Aż tak? No to nieźle musiało być. Okej, okay, dobra, no to mamy już, jak wyglądały dzisiaj początki. Później można powiedzieć, że od 4 lat jeździsz na rowerze, nie? No tak, tak, tak. No, w kurierce tak. No. I jak to wyglądało właśnie w tych ostatnich latach? Jak wygląda twoja playlista na przykład na rowerze? Co tam sobie złożyłeś? Tutaj idealnie by się wpasował ten mem, którego gdzieś tam widziałem na internecie, jak sobie, jak było podpisane, że moja playlista na Spotify'u i jest po prostu jak Chopin podaje sobie rękę ze Skrillexem, nie? Okej, okay, czyli wszystko tam jest. No jest dosyć solidna mieszanka, nie? Bo no, znajdziemy właśnie tam jakiś funk, jakiś rock, jakieś ballady rockowe, nie? Jakieś właśnie tam jakiś chill pop, albo właśnie, nie wiem, kurczę, wypadła mi nazwa z... K-pop? Tak, K-popu też słucham, nie? Ci, co oglądają mojego TikToka, to wiedzą. Blackpink. Dokładnie. No. Nie no, generalnie jeżeli tak na poważnie mówiąc, to jeżeli coś mi z K-popu wpadnie w ucho, no to why not, nie? Bo niektóre piosenki są fajne, mają fajne brzmienie i przyjemnie się ich słucha. No tak jak mówiłem, no nie ograniczam się tam do czegoś. I generalnie nie lubię też takiego gadania, że aha, słuchasz K-popu, weź... Nie lubię strasznie czegoś takiego kategoryzowania ludzi pod względem w ogóle gustu muzycznego, bo no bo co to jest w ogóle, nie? Szczególnie dzisiaj, kiedy te gatunki się w zasadzie zazębiają i tak naprawdę tak. Ktoś może powiedzieć, że disco polo jest niefajne, jednocześnie słuchając raperów, którzy często brzmią bardzo podobnie tak naprawdę. Tak, lecą na autotunie i tak dalej pod jakiś właśnie dość spory BPM i to już właśnie czasami też podpada pod takie hip-hopolo się to chyba nazywa. To jest raczej inspiracja czasami. No właśnie, nie? Więc mówię, no jeżeli chodzi o disco polo, to nie mam chyba ani jednego utworu w ogóle w playliście, bo ja w ogóle na Spotify nie mam playlisty, tylko mam po prostu właśnie coś na takiej zasadzie, że odtwarzam sobie polajkowane utwory, nie? I daję to w shuffle i to sobie tam gdzieś leci, nie? Daje to takie nieprzyjemne sytuacje tego typu, że po prostu gdzieś tam włączy się fajna, żwawa nuta, ja sobie zapierdalam na rowerze, a tutaj zaraz mi jakaś ballada rockowa się włącza, nie? I jest hamowanko i trzeba przyłączyć, nie? I na spokojnie, przez pasy. No. Okej, okay, dobra. Czyli tak naprawdę się nie zamykasz na nic, można wszystko u ciebie usłyszeć. Mi najbliższy jest gatunek rap, moi widzowie pewnie kojarzą, ty też wiesz. Tak. Jak to wygląda u ciebie z rapem? Co słuchasz? Czy jest to tylko polski rap, czy też zagraniczny? Kojarzysz może jakichś artystów zagranicy z Polski? To znaczy, no jeżeli chodzi o polski rap, no to no, słucham. No, głównie jakby nie było problemu, bo strasznie mi to przypada do gustu. No jest to coś po prostu dla mnie, co mógłbym słuchać po prostu w kółko, nie? Może byłeś na koncercie w Krakowie? Nie byłem, bo biletów już nie było po prostu. Nie? No, okay. Jest taki problem z biletami zawsze, że to jest szok, nie? No i problem lubię z tego względu, że po prostu no wpada to mega w ucho, no i te teksty też wpadają i może to też mi się tak zazębiło po prostu z tą postępującą depresją i się tak utożsamiałem dosyć mocno z tym i dlatego może to tak mi przypadło do gustu, no ale w momentach, kiedy jest lepiej, no to też sobie to tam słucham tak bez spiny, nie? Na pewno też dużo ludzi ma coś takiego z piosenką PZA spadam, nie? Że dużo osób się utożsamiało z tą piosenką, że i kurwa, nie wiem, 3,5 litra wódki siedziało i Jezu, zostawiła mnie i tak dalej, a potem jak już ktoś wyszedł na prostą, no to też pewnie sobie włączałem tą piosenkę i sobie słuchałem bez lipy, nie? To jest też coś takiego. Tak bardziej z sentymentu Tak, z sentymentu po prostu, nie? No i tak to po prostu wygląda. No i właśnie, no tak jak mówię, problem, PZ gdzieś się tam przewija z polskiego rapu, co tam by jeszcze... gdzieś tam młody M też się przewija, Słoń. No to już zapomniana postać trochę, nie? No trochę zapomniana, no ale właśnie no, powiedziałem, że młody M, no i od razu mi się ze Słoniem to skojarzy. A, bo... z tego hitu największego. Tak, że nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze, nie? A jeżeli chodzi o zagraniczny rap, no to w sumie o wiele mniej na pewno niż polskiego, no ale no na przykład Three Six Mafia. Tak ciężko jest mi wrócić w ogóle pamięcią teraz, żeby sobie poprzypominać nazwy tych artystów, no tak jak mówię, no nie słucham tego jakoś tam...
Eminem, to... Snoop, myślę, że kojarzy. Tak. Zapomniałem, jak się nazywał ten gościu od piosenki Nikes on my feet. Nikes on my feet. To jest Jason My Feet z Mike Will Made It, z Juicy J'em, ale... Nie, on miał Miller coś w nazwie. Mac Miller? Mac Miller. No, jego nuty też mi tam przypadły do gustu bardzo. On zmarł jakiś czas temu, mm-hmm. właśnie, chyba ze 4 lata temu. No. No i w sumie no, tyle, co pamięcią mogę sięgnąć właśnie tak do zagranicznego rapu, no to myślę, że tyle, nie? Jeżeli chodzi o polski rap, jeszcze się wrócę. Jak to wygląda na przykład na przestrzeni lat oczywiście? Słuchałeś na przykład początkowo bardziej, nie wiem, ulicznych składów? No bo często jest taka tendencja, że gdzieś tam jak masz 13, 14, 15 lat, no to musi być, wiesz... Policji. Nie. W ogóle za takimi piosenkami tego typu to w ogóle nie przepadałem i nie. Jeżeli chodzi o polski rap i młodzieńsze lata, to w rap mnie wciągnął mój kolega Filip Bred z Whitefellas, pozdrawiam serdecznie, któremu teledysk robiłem, bo Zagnoja właśnie w gimnazjum też słuchaliśmy takiej postaci, która jest znana z kanału Palhajs TV, czyli Wuwunio. Okay. I tutaj się też tak mniej więcej to wszystko zaczęło, ale wiadomo, te nuty były dla beki i w ogóle. Palhajs, pal banknoty, 10, 20, 100 i 200 zł. Tak, dokładnie tak. No i właśnie tutaj ta przygoda z polskim rapem gdzieś się właśnie od czegoś takiego zaczęła, właśnie od Wuwunia. No i on miał tam jakieś piosenki, że też tam coś było, że jebać policję, tylko nie pamiętam, co to była za piosenka. Chyba tak prześmiewczą. Tak, to właśnie to były bardziej prześmiewcze piosenki i dlatego tamta mi siadła, ale takie, które, gdzie ktoś po prostu rapuje o tym na poważnie, czy coś tam, to no, kompletnie mi to nie siada, no bo po prostu jakoś no, nie mam tolerancji na coś takiego, nie podoba mi się takie podejście po prostu. Jasne. Dobra, no to przejdźmy ze skrajności w skrajność. Mówisz, że uliczne składy nie bardzo gdzieś tam u ciebie na słuchawkach, a jak to wygląda z tym nowym rapem? Często właśnie, wiesz, przesiąknięty autotunem, jakby osoby reprezentujące dzisiejszy rap, choćby w mainstreamie polskim, no to też diametralnie można powiedzieć, że się różnią od tego, co jeszcze 10 lat temu było standardem, nie? No rozumiem, no bo faktycznie ten autotune stał się takim w sumie właśnie mainstreamem, jakby nie było. I nie wiem, czy Szpaku tego tak nie narzucił dosyć mocno, nie? No bo, ale też nie wiadomo, bo ludzie się zastanawiają, czy to jest autotune, czy faktycznie nie. I w sumie nie wiem też, jaka jest prawda, bo nigdy się nie zagłębiałem w temat. No nie wiem, no jeżeli ten autotune nie jest jakoś mocno przesadzony, generalnie dla mnie... Jeżeli są piosenki, gdzie jest użyty autotune i jest dobrze zrobiony, w sensie, że fajnie to się wpasowuje w całość, no to spoko, nie? Ale jeżeli to jest zrobione po prostu, żeby było, bo jest to po prostu takie mainstreamowe i gdzieś to tam w ogóle nie ma takiego spasowania w sobie z resztą w ogóle piosenki, to jest słabe wtedy, nie? Wiesz co, powiem ci taką ciekawostkę w ogóle z autotunem, że generalnie nie jest problem w samym autotunie, jako we wtyczce, tylko po prostu często ludzie, którzy tego używają, nie potrafią tego używać. No właśnie, bo o to mi chodziło. Generalnie, żeby dobrze brzmieć na autotune, to generalnie ludzie powinni też dobrze śpiewać. Tak. Dla przykładu, jednym z pionierów w ogóle autotuna w Stanach jest T-Pain. Nie wiem, czy kojarzysz taką postać. Coś mi się nazwa uszy obiła. Tak, bo on tam w wielu hitach gdzieś tam gościł, więc mogło ci się obić o uszy. I T-Pain, pomimo właśnie, że był jechany za to, że ten autotune i tak dalej, to jednak on naprawdę dobrze śpiewa. I właśnie tego typu rzeczy są fajne z autotunem, no po prostu to dobrze wychodzi. A czasami, wiesz, ktoś się podejmie autotuna i nie potrafi go w ogóle używać, nie potrafi też śpiewać, no i wychodzi padaka z tego, nie? No tak, no bo ten autotune jest wtedy mocny po prostu, nie? Jest dość mocny, jest dość intensywny po prostu i to słychać wtedy, nie? No tak, dobra. Mamy jakiś zarys sytuacji, jak to u Dexterowskiego wygląda. Myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca. Dobra, witamy po krótkiej przerwie technicznej. Trzeba było uzupełnić płuca. To on, nie ja. Bo ja nie palę przecież. No właśnie ja nie palę. Dobra, nieważne. Dobra, wracamy, już będziemy powoli kończyć. Na sam koniec miałbym do ciebie prośbę, żebyś tutaj dla widzów powiedział 5 swoich ulubionych piosenek, które możesz właśnie polecić. O, piosenek, 5 ulubionych piosenek. W ogóle właśnie tak jak rozmawialiśmy o polskim rapie, to zapomniałem o Kubanie, który miał na przykład... Jeżeli chodzi o piosenki, żeby zrobić topkę, to miałbym naprawdę duży problem, bo no, ciężko jest to tak posegregować, nie? Bym musiał się zastanowić, czego ja tak na potęgę kurwa słucham, ale... Wiesz, 5 takich piosenek po prostu, które możesz polecić. Wiadomo, że te topki się zmieniają z miesiąca na miesiąc u każdego, tak naprawdę. Mm-hmm. Ale no... Polecić też topkę, no bo tak jak mówiłem właśnie, ja mam dość rozpięty gust muzyczny i wiesz, no ja tutaj mogę powiedzieć, że słucham tego, a ktoś powie, że ej, to jest gówno, co to za muzyka jest w ogóle, nie? No ale to co cię interesuje, co kto powie? Nie wiem,
Z takich nowości, jeżeli chodzi o to, to na przykład jeżeli chodzi o muzykę funk, to bo ostatnio też dużo sobie słucham, to mógłbym polecić w ogóle ze samego artystę Last Century i jego piosenkę Crowd, tłum po polsku. Nie jest to nic pozytywnego i tak dalej, jest taka dosyć fajna, specyficzna i fajnie siada w ucho. Jeżeli bym miał dać coś na miejscu drugim, to bym... Co ja bym mógł dać na miejscu drugim? Na miejscu drugim bym dał chyba raczej Kubana właśnie piosenkę Za Młodu, bo też bardzo często mi się przewija. Na trzecim miejscu bym dał jakiś Problem, piosenkę na przykład... Tutaj byłoby ciężko z wyborem. No, jako fan problemu to... No, jak fan problemu to ciężko byłoby wybrać coś takiego, co jest na topce, ale myślę, że byśmy mogli tutaj dać... Myślę, że dałbym jedną z nowszych piosenek Skrable, bo jest bardzo fajna. Dużo ludzi w ogóle mówiło, że a taka sobie, że to już nie ten problem, ale mi to jednak siadło dosyć mocno. Czwarte miejsce myślę, że bym dał w ogóle, bo tutaj tak bardziej patrzę na to, czego najczęściej słucham, nie? No. Więc myślę, że bym tutaj dał Lana Del Rey, piosenkę już chyba kultową Summertime Sadness, bo też się ten przewija. I na piątym myślę, żebym dał chyba Ellie Goulding z Calvinem Harrisem piosenkę Outside. To jest chyba najlepsza, najbardziej rytmiczna piosenka, która mi tak siada w ogóle. Zawsze kiedy jej nie otworzę, zawsze mam po prostu ciarki i zawsze, jak teraz mam na przykład rower elektryczny, no to zawsze wpieram piątkę, zapierdalam, nie patrz czy ktoś idzie, tylko po prostu jest jazda i koniec, nie? No i myślę, że tak by wyglądało moje top 5, które mi się tak najbardziej przewija gdzieś tam, tak jak słucham. Ale dużo zależy po prostu też od nastroju, jakby nie było, nie? No ja tak samo, jak sobie gdzieś tam pojeżdżę właśnie na rowerze, włączę sobie, jest klimacik, w ogóle już jest gdzieś pod wieczór, nie ma tych samochodów dużo, to też jak włączę sobie na przykład od 36 Mafii Huranit, no to leci się przez to miasto, no piękna sprawa. Jeżeli właśnie możemy się tak zatrzymać przy jeździe wieczorem i właśnie jeżeli chodzi o takie wieczorne dostawy, kiedy już jest ciemno, są puste ulice, to wtedy właśnie wrócę do tego Kubana, będę go męczył. Cały album Myślisz Jeszcze. To wtedy po prostu włączam cały album od początku i leci sobie i wtedy jeździ mi się najlepiej, nie? Robi mi to taki klimat po prostu, że mógłbym wtedy już jeździć przez samą noc, nie? No, wiem o co chodzi. Właśnie no. Jak masz dobrą muzyczkę, to ten czas leci, robisz sobie to zamówienie, ta, pieniądze lecą, ta, jest no wszystko i dobrze. Jest wszystko dobrze, nie? Nawet nie wiesz, kiedy praktycznie w ogóle zrobiłeś ileś tam dostaw, albo kiedy ten czas w ogóle zleciał, nie? Tak, dobra. Ostatnie pytanie. Jaką płytę zabrałbyś na bezludną wyspę? Jedna płyta, którą wziąłbyś na bezludną wyspę. Gdyby się umiało oczywiście. No to Problem Ground Zero. Tak. Myślę, że tutaj bez lipy. Dobra. Czyli co, dowiedzieliście się, jak to wygląda u Dexterowskiego. Myślę, że jak oczywiście będą chętki, będą goście, no to będę częściej robił takie wywiady właśnie, co kto słucha, co kto lubi. Wiecie, jak to wygląda już u Dexterowskiego. Zapraszam oczywiście na jego kanał, na TikToka i na Instagrama. Gdzieś tutaj wam się wyświetli. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za wywiad. Widzimy się na ulicach. Tak, dokładnie. Dobra. Wszystkiego najlepszego, na razie. Na razie, hejo.